Jak donoszą ogólnopolskie i regionalne serwisy w parafii w niebo wzięcia najświętszej Maryi Panny w Topoli, diecezja kielecka, doszło do zdarzenia, które zbadać ma specjalnie powołana do tego komisja. Według wstępnych doniesień 27 listopada tego roku na posadzkę wspomnianego kościoła? Upadł konsekrowany komunikant, który zgodnie z procedurą w takich sytuacjach został przeniesiony czy umieszczony w specjalnym naczyniu z wodą, zwanym waskulum. Z czasem przyjął ciemno-czerwoną barwę. Do czasu wyjaśnienia tego wydarzenia Kuria diecezjalna w Kielcach zapowiedziała, że nie będzie wydawać żadnych w związku z tym oświadczeń. Nie upoważniła też nikogo do podjęcia takowych czynności. Na tym etapie sprawy wystarczyłoby przypomnieć, że na ziemiach polskich w ostatnim czasie dwukrotnie doszło do zdarzenia eucharystycznego zwanego potocznie cudem. W 2008 roku w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego w Sokółce i w 2011 roku w kościele świętego Jacka w Legnicy konsekrowane hostie, które znalazły się w naczyniu, w tym waskulum z podobnych powodów, co kostia konsekrowana w Topoli, przemieniły się we fragment mięśnia serca ludzkiego w stanie agonii. Są to niewątpliwie znaki, które Zostały dane nam z góry. Bóg w sposób cudowny, nadprzyrodzony przypomina nam o swojej realnej obecności w sakramencie ołtarza. Ostatnie doniesienie, choć niewyjaśnione, niech odświeży nam pamięć o tamtych wydarzeniach, by w czasie adwentu, w tym czasie szczególnej łaski, podjąć refleksję na temat wszystkich znaków, jakie daje nam Pan Bóg. Znaki te powinny skłonić nas nie tylko do pytań o naszą. Wiarę w realną obecność Boga w sakramentach Kościoła, ale też o naszą duchową i fizyczną gotowość do przyjęcia realnie obecnego w komunii świętej Chrystusa. Nie bez powodu pisał święty Paweł. Niech przeto człowiek baczy na samego siebie, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało, wyrok sobie spożywa i pije.